Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Guliasz. Gramy w Mass Effecta 2 w ramach cyklu Roleplaying Ghoul. W ostatnim odcinku wyruszyliśmy do wraku żniwiarza, ponieważ potrzebny nam jest moduł identyfikacyjny i nagle się okazało, że nie możemy odlecieć, dopóki go nie wyłączymy całkowicie. A jeśli go wyłączymy, to zaczniemy gwałtownie spalać ku powierzchni planety. W międzyczasie atakuje nas chmara zombie, którą postaramy się odeprzeć. Okej. Jak te czerwone wybuchną, to zniszczą też część tych zwykłych. Może tak. Jeszcze tam jest ten ulepszony. Nie. W ogóle to sobie muszę włączyć zbroję. Oj. Oj. Chłopie. Ja wiem, że jesteś odważny i w ogóle ludzie jakieś stamtąd. Nieważne. Oj. Oj. No, ładnie się zaczyna. Kurde, ja i moje dowodzenie. Po prostu pięknie. Zium. Coś go trafiłem. Garusi, żyjesz? Żyjesz. Dobrze. Ty się umiesz wycofać. Nie to co tamten. Kurde. Chyba nie trafiłem. Buf. No chodź. Boże święty, ale ty się targasz. I powinno być po nim. Tak jest. Grunt wstaje, znaczy po walce. Łapiemy ammo. Czy coś tu na mnie jeszcze wyskoczy? Materiały wybuchowe. Na pewno na mnie nie wyskoczą. Terminal. Kredyty. Ale tu tego jest. Ciężko mi stwierdzić, czy to jest organiczne, czy nie. Ale może rozważania zostawmy na później. Puff. Przeładowujemy. Ja chyba wam kazałem się przezbroić w ostatnim odcinku, z tego co pamiętam. Widzę, że się mnie słucha. Tak, to był sarkazm. Nie! Kurde, też zmienię broń. Oj, oj, oj! A mnie piorą. A masz, a masz, a masz! Ała, ała, ała. Czy ja mogę mieć aktywne dwa typy amunicji? Chyba nie. Jak sobie włączę biotyczne, to mi się wyłączą te podpalające od grunta. Chociaż... ciężko powiedzieć. Kolejne kredyty. Bardzo lubimy kredyty. Amunicja. Poproszę. Co my tu mamy dalej? Znowu będziemy do czegoś strzelać, widzę. Bo miejscówa jest pod to idealna. Właśnie. Do tyłu! Trzeba tutaj cały czas chyba łazić do tyłu. Ja i chyba będę po nogach strzelał. O właśnie. No, oni po prostu umierają. Dobra, to mi wcale nie pomaga. Oj. Ale ich tu jest. Ach! Odejdź! Nieszczęsny. Dobra, w tym już nie mam amunicji. No, ajajaj. Akurat przy nim. Gdzieście tam poszli? Czy ja wam kazałem? Haha, ha. Nie trafisz. No. Trochę amunicji podbierzemy.
i przeładujemy. Tu jeszcze więcej leży. Gdzie? Gdzie? Ile ich tu jest? Jeszcze jakiś jest, jeszcze jest. Dobra. I tyle. Tyle? Tyle. Daliśmy sobie radę. Szybki zapis poproszę. Terminal. Cyk. Trochę ammunition. I znowu będą na mnie wylatywać? Pewnie, że tak. Tylko, że tym razem pomiot. Dwa pomioty. Żeby być precyzyjny. Niedobrze. Ja proponuję zrobić tak. Cyk. A ty włączysz sobie amunicję drążącą. Dobra, grunt, ja cię muszę osłaniać, widzę. Zbieraj agro. Uciekaj! Uciekaj! Coś cięższego może. Ojej. Nie mam za bardzo nic cięższego. Kurde, pistolet to moja najcięższa broń w tym momencie. Serio. Ała! Ajajaj. Dobra, trzeba się schować. Jeszcze jeden pomysł tam został. O! Nie wychylać się. Karusie, nie! Ledwo żyje! No jak wybiegasz na Leroya Jenkinsa, to co się dziwisz? Ledwo żyje! No ile ich tu? Pofruń sobie. Nie, spokój musi być. No, tu też? Coś się będzie działo? Na przykład ogniwa? Puff. Cieszy mnie. To już mnie mniej cieszy. Ała! No, czemuś to... Czemuś w to strzelił. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś położył sobie granat pod nogi i w niego strzelił? No to właśnie coś w tym stylu się stało. Może umrzej szybciej? Mam przecież amunicję do tego teraz. Nie mam tarcz. Wracamy do tego. I tyle. Tak? Tak. A jeszcze to mogłem wysadzić. He! Gdzie? Której prawej? To się robi już trochę męczące. Ten... Jeszcze ten. I jeszcze ten. Gdzie jeszcze? Ktoś jeszcze. Nie, to nie ma amunicji, tego nie chcę. Chcę to. A! Dzięki! Piąteczka. Tak jest. Proszę, apteczka. Nic z nią nie zrobię. Czy ja muszę to hakować? O, to jest łatwe. O. I o.
moduł identyfikacyjny żniwierza. Po prostu sobie leży. Serio? Cały cholerny żniwiarz i przychodzimy po taką pierdołę. Dobra, najpierw z... Niech będzie. Przed to. Cyk i cyk. Patrz. Dobra, szybki zapis. Bierzemy. To wszystko? Więc zespół Cerberusa naprawdę to odzyskał. Ale gdzie oni teraz są? No nie wiem. Gdzie oni mogą teraz być? Te tłumy zombiaków, które teraz zabiliśmy, nic ci nie mówią? Ej, ej, ej. Kolego. Czy on nam otworzył? Oj! Chyba mu się nie udało. No nie! Już nie mogę. Dobra. Mam to strzelać? Tak, ale dopiero jak się otworzy. Jej, jej, jej. Przeładujmy. Jakie to miałem otworzyć? Jakoś to się otwierało. Czemu on biegnie dookoła? Oj! Panie! Ach, ty kurde! Będziesz mnie tu plaskaczował. O! I strzelamy. Panowie, strzelamy w to! Ile fabryka dała? Czymkolwiek, co macie, wszystkim! Zanim się zamknie! No właśnie. I co? Laptop gdzieś widzę. Co my tu mamy w tym laptopie? Kredyty! Czemu mnie to nie dziwi? Ginął! Czy to się otworzy, jak będę w to strzelał? Nie mam pojęcia. Dobra, muszę po prostu ich tu pozabijać po kolei. Oj! Jak mi się tu skończy amunicja, to będzie kiepsko. Coś się otworzyło. Tak! Tak! Ale poproszę o pomoc. Tak, ździebełko. Dziękuję. Oj, zabili mi kogoś. Nie to! Nie ten guzik! To chciałem wcisnąć. Ajajajajaj! O ty gnojku. Kłopoty! Coś takiego! Dobra. A! Kurde! Cholerna skrzynka. Dobra, chyba będę musiał powoli rezygnować z tej broni. Bo nie dość, że jest mało celna, to obrażenia zadaje w tej chwili śmieszne. Ej, zostawcie go! Tego poproszę powalić. Nie mam gdzie uciec! Nie mam gdzie uciec! Już się otworzyło? Otworzyło się. Już? Chyba tak. Pora spierdzielać. Co z getem? Ten get nadal tu jest. Potrzeba nam manekin treningowy? Zostaw! Mamy dość problemów. Jakby nie patrzeć, trochę nam pomógł. Wiedziała, że nikt nie pojmał geta w całości. Wiesz, czym ryzykujesz. Tyle mam do powiedzenia.
Nie ma czasu na dyskusję. Wychodzimy. I chodu. Trzymajcie się. Otworzyć boczną szuzę. Tak jest. Trafili. O tu. Jedziemy. No ładnie. Zdobyte punkty drużyny 1. Okej. O, ale mamy dobry czas. Na zdrowie. Zatem pojmaliśmy Geta. Co z nim zrobimy? Oddamy na części? Nie. ...o naszym unikalnym znalezisku. Na razie umieściliśmy je w rdzeniu Eddie. Potrzebujemy lepszego sprzętu, żeby znaleźć żniwiarzy. Nienaruszony Get będzie bezcenny dla naukowców Cerberusa z Wydziału Cyberbroni. Nie mogę się z tym zgodzić. Widziałem ich dość na Eden Prime. Wywalmy go w kosmos. Wywalmy go. Cerberus już dawno wyznaczył nagrodę pieniężną za nienaruszonego Geta. Zapewniam, że to konkretna kwota. Umieścili go w rdzeniu naszej SI, która ma prawie nieograniczoną kontrolę nad statkiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Najpierw chcę z nim pogadać. Nie podejmę decyzji, dopóki nie wiem, z czym dokładnie mam do czynienia. Chcę go uruchomić, przesłuchać. I jeśli będzie Saigon. Nie ma gwarancji, że zdołamy go wyłączyć. Kule dadzą radę. Nie to miałam... Bum! Dziękuję wam obojgu za sugestię. Podjąłem decyzję. Dziękuję za sugestię. Tali się wścieknie, gdy o tym usłyszy. Co z modułem identyfikacyjnym żniwiarza? Wiem, jak go zintegrować z naszymi systemami. To jednak wciąż technologia żniwiarzy. Musimy dokładnie to przetestować przed skorzystaniem z przekaźnika Omega-4. Prawidłowa integracja z naszymi systemami wymaga czasu. Kilka godzin czy kilka dni? Trudno powiedzieć. To złożona technologia. Ekipa inżynieryjna niezwłocznie przystąpi do pracy. Czyli nie wiemy, kiedy nas zawoła. Będziemy dalej pracować z załogą. Kiedy moduł będzie gotowy do akcji. Na szczęście została nam tylko jedna misja lojalnościowa. Aktualizację osiągnięć. Za co dostałem egoizm? Siła rażenia karabinu snajperskiego. Celność karabinu szturmowego. Pewnie, że tak. Co tu jeszcze mamy? Co mi jeszcze da? Nic. Nie mam platyny. Moje życie jest bez sensu. Nie mam platyny. Dobra, mam 2 razy więcej sąd i więcej paliwa. Rozwinę sobie. I tak w wolnym czasie będę sobie latał i to wszystko poulepszam, bo wykupuję wszystko, co znalazłem. A w międzyczasie pójdziemy pogadać z naszym nowym nabytkiem. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Zaraz, moment. Jestem 20 punktów prawości i to jest prawie nic. Dobra, tak czy inaczej musimy iść tu. Zobaczymy, czy już nam wystarczy, żeby się przeprosić ze Sprite'em. Z Mirandą. Mam dużo pracy, komandorze. Jeśli masz ochotę na... Wystarczy nam? Nie wystarczy. Mirando chce o tym porozmawiać. Dobra. Nie! Dobra. Trochę kiepsko, ale cóż. Sprzęt do operacji plastycznych. Wylecz rany. Aha. To jak jesteśmy źli i nam wyłażą te takie świecidełka na twarzy, to możemy to tu usunąć. Nie wiedziałem, dopiero teraz... O, cześć. A ty to kto? Zawsze tu byłeś? Co? Dużo zapłaciłeś? Aha, uciekasz i chowasz się.
przed swoim gejowskim kochankiem. Dobra, dobra, to nie wydam cię, spoko. Rozumiem, rozumiem. Baczność! Włączę to coś, bądźcie gotowi. Be ready. Takie! Tak jest! O ile do dubbingu postaci nic nie mam, głównych postaci, to tak te jakieś pobocze nieznaczące tam zupełnie w tle to są tak potraktowane po macoszemu, że aż boli. Uruchamiamy. Co nam powiesz? Jak ci na imię? Wally! No i to jest nasza ostatnia postać. Towarzysz, kto by się spodziewał, że to Get? Rozumiesz moje słowa? Tak. Zaatakujesz mnie? Nie. Wymieniłeś moje imię. Znamy się? Wiemy o tobie. Bo walczyłem z wieloma getami. Nigdy się nie spotkaliśmy. My nie, ale spotykałem inne gety. Wszyscy jesteśmy getami i nigdy cię nie spotkaliśmy. Jesteś Shepard Commander. Przymierze. Człowiek. Walka z heretykami. Śmierć z rąk zbieraczy. Ponownie odkryty w starej maszynie. Z heretykami. Stara maszyna, czyli żniwiarz, tak? Żniwiarz. Nazwa nadana przez Proteran, oparta na przesądach. Nazywamy te byty starymi maszynami. Co to znaczy heretykami? Gety tworzą własną przyszłość. Heretycy poprosili stare maszyny, aby ją im dały. Nie są już częścią nas. Badaliśmy sprzęt starej maszyny, żeby chronić naszą przyszłość. Żniwiarze zagrażają również wam? Tak. Dlaczego mieliby atakować inne maszyny? Jesteśmy inni. Nie mieścimy się w ich planach. Fair enough. Czyli nie wszystkie gety są złe? Nie jesteś w sojuszu ze żniwiarzami? Zwalczamy heretyków. Zwalczamy stare maszyny. To chciałem usłyszeć. Shepard Commander zwalcza stare maszyny. Shepard Commander zwalcza heretyków. Współpraca służy osiągnięciu celów... Wróg mojego wroga. Chcesz do nas dołączyć? Tak. Jak cię nazywać? Get. Ciebie. Wszyscy jesteśmy getami. Gadaj tu z takim. Przede mną jednostka. Nie ma żadnych jednostek. Jesteśmy getami. What the fuck? Na tej platformie funkcjonują aktualnie 1183 programy. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Cicho, Eddie. Tak, to chyba pasuje. Biblia chrześcijan. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 5, werset 9. Właściwa metafora. Jesteśmy Legionem, terminalem getów. Zintegrujemy się z Normandią. Okej, okay. Nie chciałem wiedzieć. Prawość plus 4. Doktor Chakwas. Czekaj, czy mogę już z sobą pogadać? Shepard Commander. Chciałbym dokładnie. Osiągamy konsensus. Spróbuj ponownie. To znaczy, muszę przyjdź później. Pracy. Rozumiem. I get it. Dobra. Dobra, ale co teraz mogę zrobić? Prawdopodobnie wrócę na górę. I zaraz dostanę wiadomość, że Legion chce ze mną rozmawiać. To jest całkiem prawdopodobne. Spytajmy najpierw, co Tali na nasze... O, nos mnie swędzi? Na to, że... mamy w załodze... jednostkę... Shepard, co mogę dla ciebie zrobić? Możesz coś zrobić, żeby... Moje wzmocnienia tarcz będą przydatne, ale... Pozwolę ci porozmawiamy później. Nic nie ma nam do powiedzenia na temat getta. Jakby ktoś zaspał, gety zostały zrobione przez... Jak oni się nazywają? Przez takich jak Tali?
Smooth. Nie ma żadnych wiadomości. Coś takiego. Mamy Geta w dzeniu SI? Trochę mnie to niepokoi, ale ufam i zostali wypędzeni przez Getę. Jest coś. Ma pan nowe coś jeszcze, komandorze? Nie, dziękuję. To wszystko. Będę tu, gdyby czegoś pan potrzebował. Tak. Co teraz? Wracamy do przekaźnika masy. Połowę naszego paliwa. Jesteśmy. Przekaźnik masy. Nie. Stacja paliw najpierw. Uzupełnimy paliwo. I sondy. Okej. Gdzie możemy przelecieć teraz? Mamy tak. Uratuj statek przed zagładą. To jest jakieś inne dziwne. Pomóż Zajadowi. No nie mam za bardzo co zrobić. Spróbujmy jeszcze z Legionem pogadać. A jak nie, to zrobimy misję Zajeda. Bo nie mam za bardzo wyboru. Stacja medyczna. Czy chcesz już ze mną pogadać? Legionie. Szepard, komandor. Chciałbym dokładnie. Osiągamy konsensus. Muszę wracać. Rozumiem. Do was. Nie. Dobra. Niech mu będzie. A może po prostu gdzieś polecę? No, spróbujemy. Nie robiłem misji lojalnościowej z Zajeda. Także to dla mnie też będzie nowość. Ale podejrzewam, że to nie będzie długa misja. Dobra, lecimy. Nie. Pomóż Zajadowi. W tamtą stronę. No! Fruń. Faja. Dziwna nazwa. Zoria, pomóż Zedowi. Dobra. No to zobaczymy. Oczywiście Zajad i do Zajada będzie pasować Garus. Akceptuj. Automatyczny. Bardziej olać tego gościa nie mogę chyba. Co chcę? Przeciążenie. Ty nie masz przeciążenia rozwinięte. To ja może rzut sobie rozwinę. Albo amunicję. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Dobra. Niezłe dżungla. Przyjemnie, czekaj. Chciałeś coś powiedzieć? Boże, to jest tak daleko. Oswobódź rafinerię. Komunikatów błękitnych słońc. Miej oczy otwarte. Uważaj na zasadzki. Tak, tak, będę uważał. Hurra! Zwłoki. Strzelić w plecy i zostawić gnijące trupy. To zdecydowanie. What the fuck? Widok. Nie zatrzymujmy się. Wszystkie oddziały. Biegające małpy. Przeszukać dżunglę. Nie mogą dotrzeć do rafinerii. Nie, to jest dziwne. Ej, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie jest jakaś fauna. O. Błękitne słońca. Proszę bardzo. Czy ja mam wszystko włączone? Tak. Ty nie masz włączonego, to tobie włączymy, a ja sobie wezmę to.
Oj. Zbyt brawurowo. Chyba jednak nie miałem wszystkiego włączonego. Oj, jakie to jest teraz celne. Jak snajperka. Opłaca się kupować ulepszenia dzieci. Bang. No. Czy to on wybuchł? Ja nie chciałem. Chciałem cię tylko zabić. Nie dacie. No teraz sobie mogę z tego strzelać. Ała! Po prostu wybuch. Szkoda, że nie mam więcej amunicji. Czy ja mam iść tu? Chyba tak. Cyk. O? Wido, nic się nie zmienił. Mam wrażenie, że z tym Wido macie wspólną przeszłość. Wiedziałem, że to sadystyczne dranie, jak tylko założyliśmy Błękitne Słońca. Od kiedy 20 lat odstawił ten swój przewrót, słońca robią się coraz gorsze. Więc owszem, mamy wspólną przeszłość. Czemu nikt mi nie powiedział, że to ty założyłeś Błękitne Słońca? Bo mało kto o tym wie. Wido wymazał mnie ze wszystkich akt. On siedział w papierach, ja dowodziłem ludźmi. Przez jakiś czas szło naprawdę nieźle. Potem Wido postanowił werbować Batarian. Tania siła, powiedział. A ja na to pieprzeni terroryści. Lepiej już ruszajmy. Okej. Okay. Konflikt interesów, znaczy się. Wiedzą, że tu jesteśmy. Dalej, skurwielu! Pokaż na co cię stać! Shepard! Co się tak czaisz? Nie! Proszę mi się nie psuć! Nie! O! Jest okej. Okay. Rafinowany pallat. Dziękuję. Zwróciły przy bramie. A my oczywiście idziemy do bramy, bo czemu nie? Ech. Dobra. Zaid Masani. Wreszcie mnie wytropiłeś. Wido. Nie bądź głupi, Zaid. Pomaga mi cała banda plugawych skurwieli gotowych na mój rozkaz zabijać i ginąć. No, dalej. Daj mi powód, żebym mógł załatwić cię jak wściekłego kundla, a znowu. A to co? Nagła krótkowzroczność? Naprawdę tak myślisz? Ała! Już nie żyjesz, Masani. Au! Zobaczymy, kto nie żyje. Co ty wyprawiasz? Otwieram bramę. Okej. No dobra, musimy koksać tą prawość. Nie poświęcamy nikogo w innej misji. Zawsze da się znaleźć jakiś lepszy sposób. Na przykład. Znucie się godzinami po dżungli w poszukiwaniu innego wejścia. Chcesz tu tracić czas? Proszę bardzo. Ja idę zabić Wido. Au! Narażasz życie innych i powodzenie misji dla swojej zemsty. Naprawdę tak chcesz to rozegrać? Powinienem cię wywalić na zbity pysk. Przez ciebie musimy ratować płonącą rafinerię. Niech wszyscy spłoną. Wido musi umrzeć. Cena nie gra roli. No nieźle. Okej. Tylko 7 punktów.
tak mu się naraziłem i tylko 7 punktów. Tylko 7 punktów! A! Nie wierzę w to. I oczywiście wszystko wybucha. Rafinowany ballad. Przynajmniej pozbieram surowców. Oj. Pomocy! Utknęliśmy! Nie możemy się dostać do zaworów gazowych, żeby je zamknąć! Wszystko wybuchnie! Brawo, Zaed! Brawo! Wido jest już pewnie w połowie drogi do promów. Chcesz bezczynnie patrzeć, jak ci ludzie umierają? Dokładnie tak. Jeśli przystaniemy, żeby im pomóc, Wido się wymknie. A jeśli się wymknie, to będzie twoja wina. No cóż. Przybyliśmy tu, żeby ich oswobodzić. Wchodzimy. Wiedziałem, że to błąd. No ale skoro tak, lepiej się pośpieszmy. Dobra. Lecimy. Uratuj więziennych robotników, ale jak? Prawaś plus 17. O, no to rozumiem. Oj, oj, oj. Dobra, może jednak warto było zrobić tą misję. Znaczy, nie wiem jeszcze, czy ją zrobię. Zrobię. Guli, skup się. Bo czas ci leci. Zaraz zacznie ci zjadać zaraz pieniążki. Nie, tu nie ma pieniążków. Po prostu mi się drzwi otworzą. Au! Ajajaj. Wow. No nieźle. Przekieruj paliwo. I znowu przekieruj paliwo. Rura generatora, rozmontuj. Kredyty muszą się zgadzać. Mimo, że wszystko się wali. Oj. A wy się tam czadzicie? Szybko! Szybko! Szybko, szybko. Ciekawe, czy ja tu mam jakiś czas. Oj. A! No. Czemu to bieganie tu jest takie ciężkie? Może być przydatne. Amunicja, oczywiście. Systemy gaśnicze aktywuj. No i teraz spróbujemy go pojmać. Znaczy, pojmać, zabić. Chodu! Dobra, czy ja mogę tu zeskoczyć? Mogę. Ballet. Gonimy go, noja! Ognista burza. Czyli ciężka broń jakaś. Grzyby miotacz ognia. Tak jest. Oj! Serio! Ale mi dali amunicji? Serwo, rozmontuj. Szewka z bronią. No, to rozumiem. Teraz się mogę tym bawić. Hehe. Chcesz założyć? Włącz sobie tarczę. Kto umarł? Karusie. Ot ty. Wow! Ale zrobił fikołka. Dobra, wstawaj, Garus. Ach.
Myślisz, że go tak po prostu zostawię? Skąd wy się tam pojawiacie? Przecież tam byłem, tam nie ma żadnego wejścia. Holender. What the fuck? Okej. Dzięki za podpowiedź. Już mogę lecieć dalej. Jeszcze mech jakiś. Gdzie on jest? Tu jest Mech Ymir. No, nie chowaj mi się. Dobra, Garus, proszę mi go. Przede wszystkim proszę nie umierać. Oj, oj, oj. Wziąłem klep. Oj, 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 niedobrze. Dobra, zmiana broni. Proszę mi go ustrzelić. Au! Dobra. Po sprawie. Szukamy tego gościa. Chyba tam. Na to by sugerował ten most. O, drzwi otwórz. Nie tym razem, Zai. No niestety. Uciekł nam. Było nie wysadzać wszystkiego. O! Właśnie przekreśliłeś 20 lat mojego życia. Na pewno? Au! Zaid, w porządku? A co cię to? Nic mi nie jest. Zabierz mnie z tej przeklętej dziury. Nie chcę cię na swoim okręcie. Zemsta była dla ciebie ważniejsza od misji. Dlaczego mam ufać, że w najważniejszej chwili nie zawiedziesz? Zrobię to, za co mi zapłacono, Shepard. Tylko nie oczekuj ode mnie niczego więcej. Przestań już kombinować. Ruszajmy! Czemu nie mogę? No trudno. Uratuję cię pod jednym warunkiem. Od tej pory będziesz wykonywać moje polecenia. Tak? A co mnie powstrzyma przed rozwaleniem ci łba, jak będziesz spać? Wiesz, że do tego raczej nie dojdzie. Twardy z ciebie gość, Zaid, ale pamiętaj, z kim masz do czynienia. Muszę przyznać, że masz jaja, Shepard. Może nawet dasz radę z tą misją. Z Vido to jeszcze nie koniec, ale okej. Okay. Dobra, dobra. Wracajmy na statek. To ile trzeba tego mieć? Full? Musiałbym przez całą grę wybierać tylko opcje dialogowe, które dają dobrowości. To jest trochę głupie. Dobra, ale nieważne, wracamy. Trochę dłuższy odcinek przez to wyszedł. No ale to... Ta misja też nie była specjalnie długa. Ale trochę punktów złapaliśmy, mimo wszystko. Jeszcze tylko nam się tu załaduje. Dydyn. Czy Legion już może jeszcze z nami? Wyjątkowa postać. Mimo to... W czym mogę panu pomóc? Jest coś. Ma pan nowy Legion? Chciałby stanąć... Jest Legion. Idziemy pogadać z Legionem w takim razie. I zostanie nam tylko on. Do zlojalizowania.
No i Fanta, ale ona się nie liczy. Bo do niej potrzebujemy trochę więcej prawości. Ktoś tu umrze. Cześć, Legion. Shepard, komandor. Ukończyliśmy analizę rdzenia danych żniwiarza. Żegnaj. Znalazłeś coś przydatnego? Wysłano nas do starej maszyny celem uratowania przyszłości getów. Możemy to teraz ujawnić. Heretycy opracowali broń przeciwko getom. Nazwalibyście ją wirusem. Przechowują ją na rdzeniu danych suwerena. Z czasem wirus nas zmieni. Sprawi, że uznamy wyznawanie starych maszyn za słuszne. Przez wirusa wszystkie gety myślałyby jak heretycy i ruszyły na wojnę z istotami organicznymi. Tak, gety wierzą, że inteligentne formy życia powinny same decydować o swoim losie. Heretycy nie podzielają już tego poglądu. Sądzą, że wymuszenie niewłaściwego rozwiązania jest lepsze od trwającego rozłamu. Wiesz, gdzie tego szukać? W głównej stacji heretyków na skraju Terminusa. Dostarczymy współrzędne. Systemy maskujące Normandii umożliwią bezpieczne podejście. Powstrzymanej. Nie pozwolę zrobić wam prania mózgu, zwłaszcza gdybyście mieli zacząć wyznawać żniwiarzy. Masz moje słowo. Rozpoczniemy przygotowania. Boję się na stację heretyków. Także już wiecie, co zrobimy w następnym odcinku. Dobra. Przestajemy już rozpaczać. Jaka to gra jest niesprawiedliwa. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas i do następnego. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.